Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon, witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wracamy do naszej przygody w świecie Fallout of Nevada i do naszej postaci, która posługuje się wyłącznie walką wręcz. Taki system sobie obraliśmy i miejmy nadzieję, że to będzie się sprawdzać. Zobaczymy, jak w późniejszych etapach gry. Póki co nie jest tak źle, choć już musieliśmy troszeczkę kombinować. Ostatni odcinek zakończyliśmy w Lovelock. I tutaj udało nam się pomóc miejscowej społeczności Cheyenne'ów i wykończyć bandytów, których obóz był tutaj na północy. Oni są teraz wolni od bandytów. Oddaliśmy też torbę lekarską skradzioną przez bandytów temu szamanowi, Niski Gwanowi. To jest w ogóle Niski Van, to był, że tam niski samochód typu Van, a to jest Niski Gwan. Przez to w miarę pamiętam, jak on się nazywa, inaczej pewnie byłby problem. Tej strony wioski jeszcze nie obadaliśmy, tutaj tej północnej części, i od tego sobie teraz zacznę, bo to nie ma co przedłużać, trzeba się jak najszybciej z powrotem zatopić w ten świat. Więc zaczniemy od przeszukiwania namiotów oczywiście. Kamieni raczej nie potrzebuję, tutaj nic nie ma. Jest skrzyneczka, która jest zamknięta. Potrzebuje klucza albo wytrychu. Ewentualnie, no właśnie, potrzebuje umiejętności. Okej, proszek leczniczy wezmę, może się przydać. Co to jest? Amulet Cheyenne'ów. Aha, tak, wódz dał mi ten amulet ostatnio. Za to, że im pomogłem. Mamy skóry gekonów. To się przyda na sprzedaż, na pewno. Piersióweczkę też weźmiemy. Oczywiście, bardzo miło. Mamy sporo rzeczy na sprzedaż. Liczę na to, że być może jakąś zbroję dałoby się kupić, przydałoby się już jakąś mieć na tym etapie, prawda? Więc no, zobaczymy. Tu jest jeszcze jakiś domek i tutaj jest dwoje ludzi, z którymi jeszcze nie rozmawialiśmy. Zastanawiam się, czy ta kucharka to nie jest ta, od której mamy odebrać nagrodę w postaci jakiegoś jedzenia. Chyba doktor powiedział, że może mnie wyleczyć tam za to, że mu zwróciłem tę torbę. Ja powiedziałem, że nie dzięki, ale w sumie to jestem głodny i chyba mnie właśnie tutaj wysłał. Witaj, cudzoziemcze. Nie jesteś Cheyenne'em, ale wszyscy wyglądają jak bracia w cieniu nocy. Miejmy nadzieję, że nigdy nie zejdziesz z prawidłowej ścieżki, oślepiony przez świecącą złotą monetę, która pełza po niebie. W sensie przez słońce. Mówię, jesteś o złocie. Gdzie jest złota moneta? Wskazuje palcem w górę, kiedy cienie chowają się pod... Kurczę, dalej mam coś nie tak z tym gardłem. Kiedy cienie chowają się pod namiotami, drzewami i kamieniami, spójrz w niebo i widzisz je. Przeklęty metal, który pali oczy i oślepia umysł. Nawet najsilniejsze duchy zejdą z prawdziwej ścieżki, aby podążać za nim na zachód. Mądre słowa. W sensie, każdego może zgubić pogoń za pieniądzem, tylko że w tym wypadku mówimy o słońcu. Racja, słońce. Kim jesteś? Ja to Akabidab, wysoki bizon. Ja jestem pokornym sługą tych, którzy chodzą w nocnym cieniu. Ci, którzy... cieniu... Czy to znaczy, że rozmawiasz z duchami? Myślisz, że jestem szamanem? Ha, nie, ja nie jestem aż tak mądry. Ja tylko idę ścieżką cieni, jak pokazał mi obserwator północy. Jest to trudna droga do podążania i trudniejsza, gdy trzeba nią kroczyć samemu. Cicha rzeka, drogi bracie. Cicha rzeka? Czy to jeszcze jeden z twoich bogów? Cicha rzeka, mój brat, nie z krwi, ale z duszy. Tylko ja i on słyszymy obserwatora północy i kroczymy ścieżką cienia. On i ja jesteśmy czubkami ostrze obserwatora północy. Ja potrafię posługiwać się każdą bronią, która zapewnia szybką i cichą śmierć. Ale Cheyenne'i nie mają lepszego zwiadowcy niż cicha rzeka. Jest cichszy od myszy pod miotą, a teraz zniknął na rozległym pustkowiu. A co się stało? Cheyenne'i nie widzieli cichej rzeki, odkąd wszedł na pustkowie, ale kierowcy karawany mówią, że widzą go w mieście Pożeracza, tym, który nazywają Reno. Mówią, że jest trzymany w kajdanach przez złego człowieka. Chce go znaleźć, ale Ogim, czarna chmura, wódz tej wioski, mówi nie, ponieważ jeśli Cheyenne'i stracą więcej łowców, przyniesie to śmierć nam wszystkim. No cóż, jeśli kiedykolwiek będę w Reno, to spróbuję go znaleźć. Dziękuję, cudzoziemcze.
Oby obserwator północy roztaczał nad tobą ochronę. Okej, spróbujmy zapytać o coś innego. Co możesz mi powiedzieć o swoim plemieniu? Cienie są wszędzie i znają wiele sekretów, ale nie mogą podzielić się wszystkimi z cudzoziemcem. Czy możesz mi powiedzieć coś o swoim wodzu? Ogim, czarna chmura, jest mądrym wodzem. Prowadzi Chayenów z siłą żubra i chociaż nie pozwala nam zniszczyć tych najeźdźców, którzy nas torturują, ja rozumiem jego sprytny plan. Nie ma za co? Ja już ich zniszczyłem. Okej. Powiedz mi o swoim szamanie. Awanigishig. Okej, mam to. Awanigishig jest pod pewnymi względami mądry, ale jest też zaślepiony i nie jest na dobrych warunkach z naszym Bogiem. Mówi nawet, że nasz Bóg jest tylko inną postacią pożracza. Nie chcemy się kłócić z innymi czajenami, więc udajemy, że się nie zauważamy. Rozsądne podejście. Wygląda na to, że macie wielu łowców i wojowników. Czy ktoś wyróżnia się od reszty? Makozit, niedźwiedzia łapa, to najpotężniejszy wojownik plemienia. Gekkek jest silny w ciele i duchu i może podążać ścieżką północnego obserwatora, ale walczy tylko tak prosto jak jego włócznia. Nasz pasterz był niegdyś chwalebnym wojownikiem, ale po tym jak został ranny przez pałkę ogniową, spędza czas poza obozem z dala od Chayenów. Pałkę ogniową? To brzmi jak jakiś pastuch elektryczny. No dobrze. Powiedz mi jeszcze raz o cichej rzece. Boli mnie rozmowa o moim bracie, ale zrobię wszystko, aby pomóc ci go znaleźć. Jak on zaginął? Okej, to już się dowiedzieliśmy, że jak wyszedł na pustkowie. Dobra, czyli nic więcej się od niego nie dowiemy. No dobra. No dobra, to jeszcze ta pani tutaj w kuchni nam została. Och, ty przyjść po nagroda. Czekać, ja robić nagroda. Wiele żywności, jedzenie na cały... na duży czas. Okej, doskonale. Najważniejsze, że dzieci lubić jedzenie. Dostaliśmy, co my dostaliśmy? 5 owoców i 3 braminie mleka. Pożywne braminie mleko. Zawiera wiele cennych składników odżywczych, które równoważą działanie radioaktywności. O, proszę. Naturalny radeks. Radaway, jednak, przepraszam. Tutaj mamy ognisko kolejne. Tutaj nic nie było w tym namiocie. Okej, to chyba zostaje nam ta zachodnia, wschodnia. No, przyjmijmy, że tam jest południe, to jest wschodnia strona. Okej, tutaj jest jakiś członek plemienia. Tutaj jest duże coś, co na pierwszy rzut oka wygląda mi na rakietę. Tak, to element platformy rakietowej. No właśnie. Duża formacja. Nie. Zwęgloną część jakiegoś urządzenia widzę. I element platformy rakietowej. Są tu też rośliny. Może od razu się ich pozbędę. Bo właściwie dlaczego nie? Jest ich tu raptem kilka. Okej, pierwsza z głowy. O kurde, zatruła mnie. Nie wiedziałem, że rośliny mogą to robić. No ale okej, no jak mogą, to mogą. Okej. Dobra, została nam jedna. Dobra. 160 punktów doświadczenia. No to teraz pasuje się przespać do pełnego wyleczenia. Przy okazji pozbędziemy się trucizny. Ok. Zapiszmy sobie zatem grę. Dobrze, i pójdźmy po raz. A tutaj jeszcze są, widzę,
Jest jeden korzeń broki, jeden kwiat broki i jeden korzeń zandrowy. To sobie podniosę. Może ktoś będzie w stanie nam zrobić z tego proszki lecznicze tańsze niż u tego zdziercy za 25 dolarów. Tutaj w wiosce. Wiecie, co za... To ja wykończyłem wszystkich bandytów, żeby oni mieli święty spokój. A ten typ za 25 dolarów jeden proszek leczniczy. Dajcie spokój. To jest... Kradzież w biały dzień. Jak Orlen. Dobra, co my tu mamy? Zaostrzony pal. Już jakiś miałem zaostrzony pal chyba. Miałem jeden, tu są jeszcze dwa, może się przydadzą. Ej, już tego nie uniosę, okej. No dobra, to trudno. A kim ty jesteś, człowiecze? Hej! Witaj, kim jesteś i co tu robisz? Ja być pasterz, mieszkać tutaj w polu. Ja doglądać plony i kierować zwierzęta hodowlane. Ja być sam, ale to być dla mnie dobre. Okej, rozumiem, co to za metal w środku pola? To wielkie wiadro trującego ognia. Spaść z nieba i rozlać się. Płonąć pięknie, tylko ja widzieć. Potem rośliny, które gryźć, wyrosnąć wokół niego. Spadł z nieba? Ciekawe. Czekaj, cudzoziemiec, nie idź tam. Ten brud pali stopy. Nie mam jakichś kaloszy może? Trzeba sprawdzić. Okej, powiedz, czuwasz nad całym polem, co? Musiałeś sobie tutaj wiele interesujących rzeczy znaleźć. Chcesz handlować? Szkoda, że nie mam żadnych szklanych koralików. Ja mieć złom, ja handlować złom. To pokaż, co masz. On ma złom, zepsuty pistolet laserowy. No nam się to nie przyda. Nam się to niestety nie przyda. Ale ma opiekacz. Ma opiekacz, to już jest coś. Ma też te braminie mleka. Ile byś za nie chciał? Trochę byś chciał. Może te skóry gekonów spróbujemy wymienić. Po ile jest jedna? Po 25, a jedna złota? Jedna złota jest po 125. To daj mi iguanę na patyku. Spróbujemy sobie zrobić... Spróbujemy sobie, panie kolego, zrobić... Upiec ją. Okej. Czy mi się zdawało, czy ja... No właśnie, mam kastetu, nie mam ubranego. Okej. No taka tam topa. Dobra, czy ja mam te kalosze przy sobie? Co to może być miscellaneous? Chyba nie mam żadnych kaloszy. Nie, niestety. No trudno. Mimo wszystko chodźmy zbadać to coś. Może mógłbym na tym użyć nauki na przykład. Nie potrafisz się tam dostać. Czy ja dostałem jakieś zadanie z tym związane? Nie, muszę tylko tego Gizhiasia znaleźć w Nowym Reno. Tu nic nie ma teoretycznie, były tylko te rośliny. Tu jest jakiś domek. Czy ja w nim byłem? Chyba w nim nie byłem. I tam się w ogóle nie da przejść, co jest ciekawe. No coś przy sobie, czego... O, jakbyśmy użyli na tym dynamitu? Czy ja wiem, że to jest głupie prawdopodobnie, ale... Najpierw spróbuję użyć, a potem spróbuję rzucić. No, nie ma takiej możliwości. Okej, czyli to nie jest rozwiązanie. Czy ja mam jakieś materiały wybuchowe? Nie mam.
Co by tu można było? Kurczę, no za bardzo to nic. Może mógłbym spróbować odkopać to trochę? Mam jakąś łopatę przy sobie. Zmutowana kukurydza wydaje się być chora. Może to będę mógł zbadać? Nie. No jak ten kwas, który się wylał tutaj, zatruwa te rośliny, to ja raczej nic nie poradzę na to. Przynajmniej tak myślę. Nie wiem, czy mogę coś tutaj zrobić. Chyba nie. Znam się tylko, jak mógłbym tam przejść. To wygląda na to, że przydałaby się jakaś deska. Ja chyba nie mam żadnej deski. O! Zdaje się, że ta dźwignia nie jest z niczym połączona. Nie mam żadnego sznura. Ale tak, to by się mogła lina przydać. Co sądzicie, powiedzcie? Czy tu lina będzie rozwiązaniem? Pewnie tak. Ty, kolego, pokaż, co ty masz jeszcze raz. Nie masz jakiejś liny? On teraz ma na przykład klucz. Przed chwilą go jeszcze nie miał. Daj ten klucz. Może się przydać kiedyś do czegoś. Co by ci tu dać za ten klucz? Ujej, chodź, to drogie. Za drogie. O. Nie. Kurczę, 75. Flachę bym ci dał. Ile weźmiesz za nią? 80, okej. Dobra. Może gdybyśmy... Ja wiem, że linia nie jest z niczym połączona, ale może jakby się to udało naprawić. Naprawę. Dźwignia działa, ale nie jest z niczym połączona. Ciekawe. No moim zdaniem lina by tu była potrzebna. Zobaczmy, że ktoś będzie miał linę na handel tutaj. Kto tu może mieć jakąś linę? Do pobierania wody ze studni musisz użyć jakiegoś pojemnika. O, ciekawe, mogę pobrać wodę ze studni. Mam jakiś pojemnik? Nie mam chyba żadnego wiadra. Znaczy, piersiówka by była raczej głupim rozwiązaniem, ale sprawdźmy. Dobrze by się było w końcu nauczyć, jak oczyścić wodę. O. Szczęśliwy to dzień, w którym przybyłeś do naszego obozu, podróżniku. On musi dokończyć swój codzienny rytuał. Poczekajmy może do 20. Może wtedy będzie chciał z nami rozmawiać. Nie, dalej nie chce z nami rozmawiać. Północ? Nie. Widzę, że koleżka długo ten rytuał przeprowadza, czymkolwiek jest. Dalej nie chcę z nią rozmawiać. Wiecie co?
Zbiornik na wodę tu jest. Obawiam się, że możemy tu nic nie wymyślić. Mogę jeszcze sprawdzić tutaj na północy, w tym obozie bandytów. Czy ja zupełnie przypadkiem nie zostawiłem tutaj gdzieś jakiejś liny? Czy zostawiłem, mam na myśli, przegapiłem? To w ogóle było takie wejście. Właśnie, tam jest szafka do przeszukania i tu jest jedna pułapka. Może byśmy ją spróbowali rozbroić. Nie sądzę, żeby to się udało, ale... W sensie nie z takim poziomem umiejętności, jaki ja mam, ale... Można by chwilę popróbować. No coś mam wrażenie, że ona mnie jednak rozwali na części, jak przez nią przejdę. No właśnie. To trochę nie ma sensu. O kurczę, obawiam się, że... może nam się to nie udać. Mam zdecydowanie zbyt niską umiejętność pułapki. Znaczy, gdzieś tutaj czegoś nie zostawiłem. O, tutaj jest w ogóle jakiś kwiat broki. Rad Skorpion go pilnuje, to możemy sobie wziąć. Rad Skorpiona możemy zaciukać. Właśnie. Tu jest chyba jeszcze jeden, tam są drzwi zamknięte. Próbujesz wyrywać deski, ale nie masz wystarczająco dużo siły, aby zrobić to bez pomocy narzędzi. Czy ja mam jakiś łom? Kurczę, wydawało mi się, że miałem. Ale nie mam. No trudno, nie mam też żadnych mentatów, żeby sobie podnieść siłę. A może bym był w stanie podnieść te rzeczy, których nie byłem w stanie podnieść ostatnio? Czy one dalej leżą pod krwią? Tu jest jakiś sztylet, nóż do rzucania. Jestem w stanie coś tam podnieść. Nie wszystko, co prawda, ale kastet podniosłem. Już nie ma czego przeszukiwać w tych pomieszczeniach, chyba z tego, co widzę. Ciężka sprawa, powiem wam, ciężka sprawa. A sekunda, może tam była jakaś piwnica? Ha, w piwnicy nie byłem. O, panie kolego, dzień dobry. W tym drewnianym pudle może być coś przydatnego, ale jest ono zabite gwoździami i nie da się go otworzyć. Nie jestem w stanie go zaatakować. Czym by to rozwalić? Jakimś młotem? Łopatą się udało. Okej, zdobył 20 punktów doświadczenia. O, 3 piwa. No dobra. Niech będzie. Nie jestem w stanie tego unieść już nawet. Tutaj co, mamy jakiś generator. Pytanie, czy on jest sprawny, czy nie. Wszystko to, co było mi potrzebne. Łom do otwierania tych drzwi, kalosze do chodzenia po kwasie i lina. No i teraz tak, ja muszę tutaj trochę rzeczy zostawić, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą wziąć. Koktajle Mołotowa może nie będę teraz brał. Może nie będą mi potrzebne. A... I tam wezmę, lekkie są. Dobra, czyli mamy wszystko. Gdzie ten łom się podział? Jest, ok. To weźmy może łom do ręki.
Dobra. Dobra, to już rozejrzyjmy się do końca, żeby nie było tutaj. Zamknięte. No dawaj, poradzisz sobie. Teraz się okaże, że to te klucze, których wszędzie tutaj używałem. No pewnie, że tak. O! O, ty, pułapkę wykrył. Dobrze, że zapisałem grę. Myślicie, że uda się rozbroić tę pułapkę? Jest szansa, że nie. Mam pomysł. Mam 4 dynamity. Co by było, gdybyśmy rzucili albo tym koktajlem Mołotowa na przykład? Gdybyśmy rzucili tym... No właśnie. I pułapka dezaktywowana. Ha, ale jestem pomysłowy, Dobromir. Myślałby kto. Ej, szczur mnie zaatakował. Coś tu leży, co to jest? Nie, nic niezwykłego nie dostrzegasz. Ściana. To są po prostu jakieś zestaw rur wychodzących z reaktora. Okej. A tu? Tu nic nie ma. Sterta desek z wystającymi zardzewiałymi gwoździami. Okej, to prowadzi gdzieś tutaj. Dobra, to nic szczególnego nie odkryłem. Ale możemy spróbować użyć łomu tutaj. Gdybym użył łomu w ten sposób, to oczywiście to się nie liczy jako użycie broni białej do walki. Chciałbym to tylko zaznaczyć. Okej. Jest i skorpion. Co my tu mamy takiego? Wygląda na to, że... Nic. O, jest to jakiś szkielet. Uuu, kolego. Dawaj, piersiówka. Kolejne 2 dynamity. $70. Lara, nóż. Dobra. Okej, okay, mamy linę. Czyli mamy to, co chciałem mieć, żeby spróbować ogarnąć tamten mostek. Chodźmy zatem to zrobić. Zapiszę sobie tylko grę. Ale to Lovelock takie, kurcze. Ciekawe te zagadki są. Muszę przyznać, że podobie mi się. Podobie mi się. Okej, okay, i teraz tak, chcieliśmy spróbować z liną. Dobry pomysł, ale z twoją umiejętnością naprawiania to się nigdy nie uda. God damn it. Czyli musimy to wrócić po prostu kiedy indziej. Oj, oj, oj. No dobra, moi drodzy, skoro tak, to w Lovelock nie mamy nic do zrobienia. AK Bidap nas poprosił o znalezienie jego brata Gizhiasza w nowym Reno. Zatem do nowego Reno się najprawdopodobniej teraz udamy, ponieważ tam też mamy się dowiedzieć czegoś nowego o Jayu, czyli o znanym już przez nas motocykliście. Więc tam nas wszystkie drogi prowadzą. Tutaj wiemy, że musimy wrócić z większą umiejętnością leczenia. Musimy sobie podbić leczenie. I musimy tutaj wrócić z większą umiejętnością naprawy, żeby się tutaj dostać na drugą stronę. Być może w jakiś sposób przyczyni się to do rozwiązania tej zagadki tej rakiety, czy tam bomby, czy cokolwiek to jest, co tutaj leży. Może to jest jakiś niewypał, czort wie. A tymczasem ja wam pięknie dziękuję za towarzystwo dzisiaj. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio, bo ja lubię sobie takie zagadki porozwiązywać. To jest zawsze miłe i fajne, jak twórcy dopracowują takie szczegóły.
Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam do pozostawienia po sobie łapki w górę i do aktywności w sekcji komentarzy pod filmem. No i co? Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, a my słyszymy i widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.